instrumentem, to bym była skrzypkami. Skrzypkami. Skrzypkami, ale? Gdybym była instrumentem, to bym była skrzypkami. Rada bi bila harfa, tako popolnoma izročena Bogu, da bi lahko On svojimi rokami po mojih strunah igral tako, kakor je njemu najbolj všeč. Myślę, że bym była każdym instrumentem naraz. Takim wyjątkowym instrumentem są skrzypce. Skrzypce mają tę zdolność, że nie zaigrają tylko czegoś wesołego, ale również zajokają, to znaczy zapłaczą, wyrażą cały ból człowieka. Dosięgną samego nieba, samego Boga swoją tonacją. Od małego w domu dużo śpiewaliśmy, mama bardzo lubiła śpiewać i później mnie wpisała do szkoły muzycznej i tam uczyłam się grać na gitarze. Od samego początku, myślę, odkąd pamiętam, byłam malutka, moja mama mi śpiewała kołysanki. Muzyka mi towarzyszy praktycznie całe życie, aż do dziś. Gram na organach, gitarę i cudowną moje ukulele. Moim pierwszym instrumentem jest gitara, bo się uczyłam tak w szkole muzycznej. A też zachwycił mnie dźwięk mandoliny. Zaczęłam się uczyć grać na mandolinie, także też tak trochę tam gram od czasu do czasu. Na chwałę Pana Boga. Więc my, którzy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, mamy coś z tego niebieskiego śpiewu. Tak, że uświadamiam sobie, że to, że mam słuch i że mogę coś zagrać na instrumentach, że to jest darem Pana Boga i że tym darem tyle, co mogę się dzielić i tak służyć tym darem. Myślę, że muzyka prawdziwa i piękna, taka harmonia w muzyce, jest odbiciem Pana Boga, że taki Pan Bóg przez muzykę może odsłaniać kawałek prawdy o sobie. Także to jest dar od samego Boga, jest część Boga. Też myślę, że sam Pan Bóg jest największym dyrygentem całego wszechświata. Tak, gdyż tak się zacznie, to też moje imię, Grażyna.